Drodzy Państwo, publiczność zgromadzona tutaj na stadionie Wojska Polskiego, a myślę także, że Państwo liczą przede wszystkim na jednego zawodnika. Zobaczmy. Panie, panowie, przed Państwem Marcin Mięciel, najcenniejszy obecnie klejnot klubu z Łazienkowskiej. 21-letni napastnik ma wszelkie szanse zastąpić w sercach kibiców Dariusza Dziekanowskiego, Romana Koseckiego i niedawnego jeszcze idola Wojciecha Kowalczyka. Zresztą tak już się chyba stało. Skuteczną grą w pucharach, lidze, a ostatnio też w reprezentacji uratował na prawdziwą gwiazdę. Mięciel rozpoczynał karierę w Tczewie, w tamtejszej Wiśle. Potem występy w Lechii Gdańsk, Hutniku Warszawa, Legii, skąd na pół sezonu wypożyczony został do ŁKS-u. Jednak już na wiosnę sezonu 95-96 powrócił ku wielkiej radości kibiców na Łazienkowską. Marcin Mięciel. Bardzo często tęsknię za Tczewem, ponieważ sam mieszkam w domu. Chociaż mam bardzo dużo przyjaciół w Warszawie, ale tęsknię za Tczewem rodzinnym. Rzadko kiedy mam czas, żeby w ogóle pojechać do domu, także mam cały czas kontakt telefoniczny. Można powiedzieć, że rodzina to są moi najwierniejsi kibice. Wszyscy żyją po prostu moją grą, moją piłką nożną. A już w ogóle najwięcej żyje moja mama z siostrą, które zbierają wycinki różnego rodzaju, słuchają audycji radiowych i żyją po prostu tą piłką. Ja staram się wysyłać pieniądze, pomagać jak najwięcej mojej mamie i mojej siostrze. Mieszkasz sam, a sam sobie gotujesz? Znaczy z tym gotowaniem to trochę ciężko. Umiem zrobić jak każdy chłopak jajecznicę, może jakąś kiełbaskę przywiec, ale jestem bardzo duży leń, także nie chcę mi się nic robić. Przeważnie jem na torwarze przy Legii. Ja lubię właśnie duże miasta, bardzo dobrze się czuję, jak coś się dzieje po prostu w mieście. Nie lubię jak takich małych miejscowości, że wszyscy w domu siedzą, godzina ósma, pustoszeją ulicę. Nie lubię takich miast. No właśnie Warszawa ma wiele pokus. Co Marcin Mięciel porabia wieczorami? Znaczy chodzimy pograć w bilarda, jest dużo kin, można wybrać się na jakiś film do kina dobry. Rzadko kiedy, ale też chodzę do teatru, także jest dużo zajęć. Często kibice mnie rozpoznają, zadają mi bardzo dużo różnych pytań. Staram się na nie odpowiadać. Nie jestem jakąś tam gwiazdą, żeby po prostu nie porozmawiał z jakimś kibicem. Przyjmuję to z sympatią. Czy zwracasz w ogóle uwagę na to, co mówią o tobie, co sądzą o tobie ludzie? To znaczy, jak mówią o mnie dobrze, to na pewno mnie to podbudowuje jakoś psychicznie. Jak mówią źle, to niestety, tak jak każdy człowiek, trochę się źle czuje, no ale staram się o tym nie myśleć po prostu. Stać chłopaka na dobrą grę. Jeżeli mu woda sodowa nie odbije do głowy, to myślę, że z niego będzie dobry napastnik. No myślę, że nie wiem, no on by chyba sobie nie poradził w Grecji. Był taki bardzo zagubiony. Myślę, że czasami za dużo chodzi po boisku. Tak na przykład w meczu z ŁKS-em. Znam, przechodzi czasami na serniczek, Coca-Cola. No, sprawny chłopak, zwinny. Wakacji to mamy bardzo mało, jesteśmy po prostu cały czas, mamy ligę, treningi, letnie wakacje mamy gdzieś około 2 tygodni. Teraz spędzałem razem właśnie z mamą i z siostrą na Majorce, były to moje najlepsze wakacje, jak do tej pory. A gdzie byś chciał jeszcze pojechać? No w przyszłości bym chciał zwiedzić Japonię, może Stany Zjednoczone, bo jeszcze tam nie byłem. No moim wymarzonym klubem jest Barcelona, zawsze śledzę jak oni grają, jeżeli jest transmisja w telewizji, bardzo lubię oglądać ten zespół. Grają bardzo dobrą piłkę i myślę, że w przyszłości może się znajdzie ten kontrahent na mnie. Lubię bardzo szybką jazdę, dlatego sobie kupiłem motocykl. Na razie nie stać mnie na nowy, kupiłem używany, ale na razie jest w dobrym stanie i bardzo dobrze mi się jedzie. Przyjaciół, spotykamy się nawet po meczach, chodzimy razem na dyskoteki od czasu do czasu. Oczywiście po meczach, potańczyć, posiedzieć sobie w pubach. Także mam dużo przyjaciół. Podobno nawet, żeście się złożyli w Legii na sprzęty do szatni. Znaczy widać, że w Legii jest bardzo dobra atmosfera. Złożyliśmy się z własnych pieniędzy. Po prostu klubu na to nie stać, na wieżę i jest nawet przyjemniej w szatni, czy przyjdzie muzyczka jakaś leci. Przed 2 laty trener Janas stawiał na ciebie, potem rok później już było już trochę inaczej. Masz o to do niego żal? To znaczy na początku trener Janas mnie wziął i
można było powiedzieć, każdy pisała tak prasa, że byłem jego pupilkiem, po prostu wstawiał mnie. Ale za dużo może ode mnie oczekiwał, to był mój pierwszy sezon w Legii, a on chciał, żebym ja już został królem Chelsea. Po prostu grałem nieraz dobrze, nieraz słabiej, bierze się to może z młodości. Strzelałem parę bramek, strzeliłem 4, on chciał, żebym więcej strzelił, odsunął mnie od składu, musiałem odejść po prostu. A nie żałujesz tego, że jeszcze przez rok z powodu służby wojskowej zostałeś tutaj na Łazienkowskiej w Legii? To znaczy na początku żałowałem, chciałem odejść tam do pana Tnajkosu. Niestety jestem w wojsku, wojsko mi na to nie pozwoliło, już się z tym... Po prostu zostałem w Legii i chcę tu jak najlepiej grać w tej Legii. A bywasz czasem w jednostce? To znaczy przychodzę co miesiąc po pieniądze, to się nazywa żołd. Tylko tyle mnie widać tam. Jaki masz stopień? Jestem szeregowy strzelec, chociaż nigdy nie widziałem karabinu. Już na samym lotnisku bardzo dobrze mnie przyjęli, po prostu prasa, telewizja, dużo fotoreporterów. Czułem się może jak gwiazda hollywoodzka i może dlatego tak zagrałem słabo. Po prostu psychicznie może zajechali przed meczem, przed samym meczem. Czułeś tą presję na sobie tych kilkudziesięciu tysięcy widzów? Oczywiście, cały czas przychodziła do mnie prasa, tak jak mówię, telewizja do hotelu. Nękali mnie nawet o wpół do 12 w nocy, przyszli z kamerą do pokoju, chcieli nakręcić jakiś materiał filmowy. Czułem to i tak samo mówili wszyscy, że przyjdzie dużo kibiców specjalnie zobaczyć, kto to jest ten Mięciel. Myślę, że dlatego tak słabo zagrałem. W Atenach Mięciel bramki nie zdobył, czy strzeli choć jedną w Warszawie. A może tak jak w derbowym meczu z Polonią, takimi podaniami będzie otwierał partnerom drogę do bramki. Przejść pana Tinaikos, misja niemożliwa? To znaczy zrobiliśmy bardzo duży błąd, ponieważ mogliśmy przegrać ten mecz 3-2, nie 4-2 w końcówce, głupia bramka i... To dużo właśnie jest większa przewaga dla pana Tnajkosu. Chociaż myślę, jak strzelimy w pierwszej połowie bramkę, to będziemy cisnąć i wygramy te 2-0 i przejdziemy pana Tnajkos. To nie są jacyś nadludzie, żeby nie można było ich przejść. Muzyka z filmu Mission Impossible będzie się dzisiaj przewijała. Jak przypomnijmy, Legia w pierwszym spotkaniu w Atenach przegrała pana Tnajkosa.